7:09. Rozmowa poranka. Gościem poranka 7:09 jest Jacek Lidzieniewicz, dziennikarz Gazety Polskiej Codziennie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie mają zająć się uchwałą w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj minister Bodnar przedstawił pakiet rozwiązań mających naprawić Trybunał. Czy będzie to kolejny odcinek wojny o sądy? Tak, to już w zasadzie to już jest kolejny odcinek wojny o sądy. Nie przyniesie tam, mam wrażenie, żadnej zgody narodowej i po prostu no, będziemy obserwować kolejne tygodnie pewnie, albo nawet miesiące konfliktu, bo przypomnę, że też na tej konferencji wczorajszej prasowej sugerowano, że może emocje opadną po wyborach. Więc no, wybory mamy za miesiąc, a kolejne jeszcze za 3 miesiące, więc, no więc do tego czasu mam wrażenie, że będzie trwała też dyskusja o zmianach w Trybunale Konstytucyjnym. Jeżeli chodzi o tę uchwałę, czy ona wniesie jeszcze większy taki chaos, jeżeli chodzi o postrzeganie Trybunału, no bo wiemy, że tam w tej uchwale jest apel do różnego rodzaju instytucji, żeby nie uważać wyroków Trybunału Konstytucyjnego, apel do 3 sędziów, żeby zrezygnowali z bycia sędziami Trybunału, bo są oni wybrani nieprawidłowo. No tak, to jest oczywiście manifest polityczny i jak to manifest polityczny, on wybiela jedną stronę i niemalże uświęca sędziów Trybunału Konstytucyjnego sprzed 2015 roku. Ale też przypomnijmy sobie, na czym problem i od czego problem tak naprawdę się zaczął, a zaczął się od tego, że Platforma Obywatelska razem z PSL-em i SLD jeszcze rządząc w 2015 roku pomyślała sobie, że oto ona wybierze sobie sędziów na zaś, tych sędziów, których wybór miałby przypadać na kadencję kolejnego Sejmu, czyli tego Sejmu, w którym Prawo i Sprawiedliwość miało szansę na większość. No i to by może samo w sobie było tylko głupim działaniem politycznym, ale później okazało się, dowiedzieliśmy się z tego z maili, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wszystko doskonale wiedzieli i nie mieli odwagi otworzyć wtedy gęby, żeby powiedzieć, że tak się nie robi, hola hola, my tego nie chcemy. Tylko niemalże razem, ramię w ramię z Donaldem Tuskiem to robili. Znaczy w zasadzie nie z Donaldem Tuskiem, ale z Platformą Obywatelską, bo Donald Tusk był wtedy na emigracji zarobkowej. No i wszystko to rozpoczęło się też w momencie, kiedy wcześniej mieliśmy bardzo istotne takie przesłanki do tego, że jednak Trybunał Konstytucyjny pod zarządem powierniczym Andrzeja Rzeplińskiego jednak wydawał polityczne wyroki i jednak wydawał się wtedy nam też już wtedy bardzo upolityczniony. Dość powiedzieć, że przecież uznano, że pieniądze z OFE to miał prawo Donald Tusk ukraść, bo to było dla wyższego dobra i tak to przedstawiano. Więc tam był to Trybunał, ten mówię przed 2015 rokiem, który miał swoje polityczne sympatie i były one bardzo widoczne. Po sytuacji w 2015 roku, moim zdaniem, i patrząc na to, co robili później sędziowie przez lata 2015-2023, moim zdaniem to przekonanie okazałoby się prawdziwe. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość nie zaczęło takich działań z Trybunałem Konstytucyjnym, to Trybunał Konstytucyjny Andrzeja Rzeplińskiego
po prostu uniemożliwiłbym urządzenie. No, podam jeden przykład. No, gdyby pamiętacie pewnie Państwo, jak wprowadzano program Rodzina 500+, na początku był to program skierowany do rodzin, ale od drugiego dziecka. Jestem przekonany, że gdyby Andrzej Rzepliński miał wpływ wtedy na rzeczywistość, to po prostu uznałby ten program w pierwszej fazie za niekonstytucyjny, bo przecież w jakiś sposób włącza on, czy też nierówno traktuje wszystkie dzieci. I tak by było ze wszystkim, bo jedyne, co pokazali sędziowie przez te ostatnie 8 lat, jest to, że oni są w stanie wyciągnąć każdy wniosek z każdego, bym powiedział, przepisu. No i tutaj polityk musi sobie jakby zdać sprawę, czy też się zastanowić nad tym, kto ma rządzić, czy człowiek, który startuje w wyborach, jest weryfikowany przez wyborców w procesie wyborczym, czy jakiś tam sędzia w todze, który jest wybierany po układzie jeszcze od 1945 roku i robi karierę przeważnie dlatego, że świnił się albo wchodził w układy i układziki. No to jest moim zdaniem clue tego sporu. Czyli nie rozumiem, że nie wierzy pan tym zmianom proponowanym przez ministra Bodnara, bo minister Bodnar mówi, że te propozycje mają zminimalizować wpływ partii politycznych na Trybunał. Dzisiaj już ci sędziowie, którzy forsują tą ustawę, są w zasadzie politykami. Oni już w zasadzie wszyscy wzięli mandat Platformy Obywatelskiej, na czele z tą parodią samorządu, czyli partią Justitia. Przecież to w ogóle jest wprost partia polityczna, mam wrażenie, która pisze ustawy, która zgłasza program i tak dalej, mało tego lobbuje przecież. Więc nie wierzę w oczyszczenie teraz, to, które zostanie znowu przy okrągłym stoliku jakby ustalone. No oczywiście to będzie cała manifestacja, cała pewnie próba butem wymuszenia lojalności, w zasadzie butem wymuszenia poddaństwa społeczeństwa polskiego, ale efekt będzie tego taki, że nie wiem, czy to będzie za 5, 10, 15 czy 20 lat, ale ten system będzie zniszczony. No, społeczeństwo się zorientuje, że mamy do czynienia z kastą dyktatorków w togach. Ale to pytanie, czy jest jakieś zdrowe rozwiązanie z tej sytuacji? Czy zawsze będzie tak, że jaka partia rządzi, to ta wybiera sobie sędziów pod swoją modłę, żeby orzekać tak, żeby im nie przeszkadzać? Pierwsze przekonanie, które powinno być w społeczeństwie, powinno być takie, że sędziowie, jak zakładają te togi, nie stają się świętymi. Oni też są politykami, też są udziałem, znaczy może nie tyle politykami, ale są pewnym elementem całego systemu społecznego. Moim zdaniem to jest tak, że wszystko zależy, właśnie wszystko zaczyna się od nazywania rzeczy wprost. No więc jak zaczniemy ich traktować nie jako mędrców zesłanych na chmurach, tylko jako zwykłych ludzi, którym się powinno patrzeć na ręce, to społeczeństwo może wymusić naturalne zmiany. I wydaje się, że wystarczy, że na kanwie
tego całego syfu w wymiarze sprawiedliwości. A umówmy się, to jest syf. Nikt nie jest zadowolony z wymiaru sprawiedliwości. Wydaje się, że nie ma gorzej ocenianej instytucji w Polsce niż wymiar sprawiedliwości z tymi całymi, z tą hordą głupców, którzy wydają wyroki. Więc oni będą teraz oczywiście osiągnąć sukces, będą się nadymać, będą i będą nabijać punkty własnym przeciwnikom, aż w końcu może przyjdzie za jakiś czas taka większość, która będzie w stanie zmienić konstytucję i wtedy ten wymiar sprawiedliwości będzie, mam wrażenie, można będzie ustalić od nowa, może z kontrolą społeczną, może nie będzie wtedy potrzebna taka instytucja jak Trybunał Konstytucyjny. No właśnie, bo to jest bardzo dobre pytanie, czy jest to potrzebne, skoro mówi chociażby pan o tym, że sędziowie to politycy, że należy patrzeć im na ręce, no ale po to powstał Trybunał Konstytucyjny, żeby był niezależny i patrzył władzy na ręce, żeby władza nie mogła robić tego, co jej się żywnie podoba. Problem jest taki, że Trybunał Konstytucyjny, czy też większość sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który chce być w tym Trybunale Konstytucyjnym, który jest uznawany przez środowisko prawnicze, chce być, realizować politykę Platformy Obywatelskiej, żadną inną. Więc no nie mówimy tutaj już o jakimś sądzie nad prawem, czy jakimś w jakimś takim mentorstwie. Nie, no to nic z tych rzeczy. No to jest moim zdaniem, gdybym miał to oceniać i gdybym miał to magiczną różdżkę, to nie chciałbym Trybunału Konstytucyjnego w ogóle. Uważam, że nie jest potrzebny sąd nad prawem, bo robi się to karykatura. To jest trochę tak, że a już w wydaniu polskim to już jest całkowita karykatura. Wydaje się, że politycy powinni rządzić, powinni ponosić później konsekwencje własnego rządzenia. Więc jakby nie widzę tutaj większego sensu do tego, żeby w tej instytucji, biorąc pod uwagę, że przecież jest jeszcze po drodze w procesie legislacyjnym chociażby rola prezydenta. Według wyliczeń Wirtualnej Polski rząd Tuska zrealizował 12 obietnic ze 100 zapowiadanych konkretów na pierwsze 100 dni rządu. No i czy jest to zaskoczenie? Żadne. To można powiedzieć, że aż 12 zrealizował, bo to jak biorąc pod uwagę Donalda Tuska, to 12 to jest, czyli 12% planu, to jest dosyć duży współczynnik. Ciekawe, ale tego jeszcze nikt nie policzył, w ilu stu konkretach Donald Tusk zrobił dokładnie odwrotnie niż zapowiadał, bo to też jest taka możliwość. No nie, no to jest powoli już do Donalda Tuska rzeczywiście dochodzi pewna pragmatyka rządzenia. W pierwszym momencie to było tak, że rzeczywiście był taki jakiś rewolucyjny zapał partii całej tej formacji, ale mam wrażenie, że tego rewolucyjnego zapału no starczyło tylko na 2 miesiące. No i teraz przychodzą problemy i to widać w sprawie, chociażby przy okazji protestu rolników. No i nagle cała koalicja, no ta zielona, postępowa, która widzi groźbę ugotowania się ludzkości w 2100 roku, no teraz nagle mówi, że ona będzie przeciwko Zielonemu Ładowi. Więc Donalda Tuska dogania rzeczywistość. Więc mówię, no z tej perspektywy to 12 punktów to całkiem niezły wynik jak na Donalda Tuska, chociaż zdaję sobie sprawę, że nawet nowej matury by nie zdał.
Przed nami wybory samorządowe, no i zawsze oczy skierowane są na te największe miasta, szczególnie jeżeli chodzi o stolicę, o Warszawę. No i tam kandydatem PiSu jest Tobiasz Boheński. Dlaczego PiS postawił na człowieka, którego właściwie nikt nie zna, który nie spełnia nawet wymogów, aby kandydować do Rady Miasta? Nie no, chyba kandydować do Rady Miasta to by mógł. Właśnie czytałem, że nie spełnia za bardzo wymogów. Pewnie chodzi o tymczasowe zameldowanie. Tak. Rzeczywiście to wynika z pewnej logiki, którą swego czasu prezentował Jarosław Kaczyński, rozmawiając na temat jednomandatowych okręgów wyborczych. On opowiadał wtedy o partiach konserwatywnych w Wielkiej Brytanii, których cały model operacyjny polegał na tym, że w tych okręgach niebiorących, czyli tam, gdzie konserwatyści nie mieli, że tak powiem, żadnego poparcia, wystawiano ludzi, którzy nie mieli szans wygrać wyboru i uzyskać mandatów, ale walczyli, ale mogli pokazać siebie jako no, jako sprawnych polityków walczących o głosy. I mam wrażenie, że tutaj ta logika jest podobna. I po prostu chyba większość z nas się spodziewa, że Tobiasz Boheński jednak nie zostanie prezydentem Warszawy, ale to nie oznacza, że nie może zrobić dobrej kampanii, nie może się pokazać, nie może zacząć pracy, nie może, a PiS przy okazji nie może pokazać, że ma w swoich szeregach polityków zdolnych i młodszego pokolenia. I to też było widać na tej konwencji sobotniej Prawa i Sprawiedliwości, kiedy na scenie nie przemawiał z całym szacunkiem, ale Jacek Sasin, nie wiem, z jakimś Henrykiem Kowalczykiem i jeszcze do kogoś, by tam można Andrzeja Adamczyka jeszcze dorzucić do tego, tylko przemawiała zupełnie inna twarz Prawa i Sprawiedliwości, czyli pan Andrzej Śliwka, Natalia Nitek-Płażyńska, Tobiasz Boheński i Lucjusz Nadbereżny i jeszcze pani, której nazwisko mi wypadło, która kandyduje w Częstochowie. Więc Prawo i Sprawiedliwość chce pokazać po prostu swoją inną twarz. No i na tym też polega polityka i zmiana pokoleniowa. Jacek Jedziniewicz, dziennikarz Gazety Polskiej Codziennie, był moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 7:09. Rozmowa poranka.